Hania była bezrobotna. Szukała pracy, ale nie mogła jej znaleźć. Jednak dowiedziała się, że w Powiatowym Urzędzie Pracy może otrzymać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej. Poszła na kurs, złożyła wniosek i dostała 40 tysięcy złotych. Miło, nieprawdaż? Nie do końca. W małym miasteczku, skąd pochodzi Hania, była już jedna kwiaciarnia. Prowadziła ją Ola. Ola nie dostała pieniędzy za darmo. Musiała je zaoszczędzić. Dlatego jej kwiaciarnia nie była taka ładna i dobrze zaopatrzona jak kwiaciarnia Hani. Ola wkrótce zbankrutowała i poszła pracować do marketu. A co z biznesem Hani? Nie pociągnął długo. Dochody z kwiaciarni nie spełniły oczekiwań Hani. Dlatego kiedy skończyły się pieniądze z dotacji, zamknęła interes i wróciła na bezrobocie. Reasumując, wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy, w zamian za co mamy jedno miejsce pracy mniej. Weźmy drugi przykład. Heniu jest rolnikiem. Przed wejściem Polski do Unii siał owies i sprzedawał go korzystnie do lokalnej stadniny. Ale już tego nie robi. Nie opłaca mu się. Teraz Heniu sieje takie uprawy, do których dopłaca Unia. W zeszłym roku zasiał łubin i świetnie na tym zarobił. Potem zaorał pole, nie zbierając nawet plonów. To samo w sobie nie jest złe. Jest na swój sposób zabawne. Ale przestanie być zabawne, gdy zabraknie unijnych dotacji. Wtedy okaże się, że europejscy rolnicy nie potrafią wytrzymać konkurencji ze swoimi kolegami spoza Unii. Może nawet nie będą potrafili racjonalnie gospodarować. Utrata niezależności od importu w tym istotnym zakresie jest oczywiście co najmniej niepokojąca.